Hej, tutaj Agata. Dzisiaj przed nami yoga na stres. Będzie okazja, żeby się zrelaksować, rozluźnić. Oczywiście każda yoga jest dobra na stres, ale najpotężniejszym narzędziem, które służy do tego, żeby rozluźniać to, co nam się napina, kiedy się zdenerwujemy, jest oddech. Dlatego w dzisiejszej sekwencji bardzo chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak oddychacie. Zrobimy też kilka ćwiczeń oddechowych i mam nadzieję, że to pomoże Wam na co dzień lepiej oswajać trudne sytuacje i rozluźniać się wtedy, kiedy tego potrzebujecie. Zaczniemy od ułożenia się w takiej wygodnej kulce. Połączcie kolana. To jest tak, jakbyśmy robili pozycję dziecka. Ręce na chwilę możecie dać do przodu, a potem przenieść je do tyłu. Oczywiście tutaj, jeżeli z jakichś powodów wcale Wam nie jest wygodnie w tej pozycji, to możecie zrobić klasyczną pozycję dziecka, czyli kolana szerzej i ręce przed siebie. Ale zazwyczaj kulka bardzo się podoba wszystkim na zajęciach, więc zaczniemy w ten sposób. Weźcie sobie spokojny wdech, długi wydech i możecie się bardzo delikatnie pobujać z jednej strony na drugą. Następnie połóżcie dłonie troszeczkę poniżej talii, tak żeby czuć boki ciała. I weźcie sobie kilka takich oddechów, żeby poczuć, jak ten obszar delikatnie się rozszerza pod dłońmi. A z wydechem zwęża. Nie róbcie tego na siłę, to nie chodzi o to, żeby wypychać ręce, tylko żeby poczuć, jak delikatnie wszystko tam się rusza. Potem spróbujcie przesunąć dłonie troszeczkę wyżej, tak żeby poczuć dolne żebra. I z wdechem poczujcie, jak żebra rozsuwają się, rozszerzają się. I wydech zwężają powolutku. Jednocześnie spróbujcie poczuć, co się dzieje z Waszym brzuchem. Czy on delikatnie się rozluźnia z wdechem, a z wydechem aktywizuje się poniżej pępka. Weźcie sobie jeszcze spokojne 3 oddechy w ten sposób. Z wdechem rozszerzamy, rozluźniamy i z wydechem aktywizujemy dół brzucha. I ostatni raz, wdech i spokojny wydech. Powolutku przenieście ręce do tyłu, potem do przodu, rozszerzcie kolana, wydłużcie plecy, ściągnijcie barki delikatnie do tyłu. Z wdechem unieście tułów i przejdźcie do siadu na piętach. To może być też siad skrzyżny, jeżeli nie lubicie tego siadu. Wdłużcie plecy, zapletcie palce dłoni i teraz ściągając barki do tyłu, wyciągnijcie dłonie przed siebie, jedną stronę, w drugą. Potem unieście ręce, przyciągnijcie się, tak jakbyście właśnie wstali rano i chcieli się troszeczkę poprzeciągać w wygodnym zakresie, nie na siłę. Możecie sobie też położyć tutaj dłonie z tyłu głowy i nacisnąć głową na dłonie, a dłońmi na głowę. Piękny wdech, spokojny wydech i rozluźnijcie ręce, połóżcie dłonie na kolanach. I teraz zrobimy kilka krążeń barkami. Małe krążenia, delikatny ruch. Niezbyt obszerny. I teraz poczucie, że za każdym razem, jak opuszczacie barki, to troszeczkę odpuszcza też napięcie.
I to samo do przodu. Małe ruchy. Cały czas oddychamy. Nie wstrzymujcie oddechu. Ok, zatrzymajcie ten ruch. Możecie jeszcze dwa barki poruszyć na przemian. I teraz trzy razy z wdechem. Unosimy barki wysoko do góry i z wydechem opuszczamy. I jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech tu. I ostatni. Wdech. I wydech. Super. Połóżcie sobie jedną rękę z boku z wdechem. Rozciągnijcie i jeden bok. I druga strona. Wdech. Przeciągamy się. Wydech centrum. I teraz w swoim tempie przejdźcie do klęku podpartego. Dłonie są pod barkami. Kolana na szerokość bioder. Jeżeli chcemy rozluźnić ciało, to musimy troszeczkę poruszać nim we wszystkich kierunkach, żeby poczuć, gdzie te napięcia się gromadzą. Klęk podparty jest super okazją, żeby to zrobić. Więc spróbujcie zrobić krążenia tułowiem w jedną stronę, przejść przez okrągłe plecy, przez wklęsłe, poruszyć biodrami. Można przenosić ciężar ciała do tyłu, do przodu. Poeksplorujcie trochę ten ruch i poczujcie, co się dzieje. Gdzie wasze ciało gromadzi napięcie? W jedną stronę, potem w drugą. Ok. Powolutku zatrzymajcie się w neutralnej pozycji i przejdźcie dłońmi daleko do przodu. Odłóżcie czoło na matę. Otwarta klatka piersiowa. Weźcie spokojny wdech i długi wydech. I w tej pozycji kilka spokojnych oddechów. I teraz stąd powoli przejdźcie do psa z głową w dole. Unosimy biodra. Przenieście ciężar ciała na nogi. Możecie sobie nogi na początku zgiąć. Kilka razy. Odsuńcie barki od uszu. Ok. I teraz z wdechem unosimy prawą nogę do góry. To nie musi być duży ruch. I z wydechem przyciągnijcie kolano do klatki i przestawcie prawą nogę między dłonie. To samo możecie zrobić z klęku podpartego, jeżeli będzie Wam wygodniej. Jesteśmy w kroku, zostawiamy lewą rękę na macie i z wdechem skręcamy się w prawą stronę. Wydech w dół, z wdechem lewa i wydech. I teraz z wdechem unosimy tułów, unosimy ręce do góry, możecie sobie zgiąć lewą nogę, robiąc ten ruch. Z wydechem połóżcie dłonie i powoli wróćcie do psa z głową w dole. I znowu kilka kroków na zmianę. Poprzyciągajcie się. Spokojny wdech. Długi wydech. I teraz z wdechem lewa noga do góry. Z wydechem przyciągamy kolano do klatki. Przestawiamy lewą stopę między dłonie. Ustawcie się spokojnie. Zostawcie prawą rękę. I z wdechem skręćcie się w lewo. Wydech, zostawiamy lewą rękę, skręćcie się w prawo. Z wydechem połóżcie dłoń i teraz mocno wciskamy prawą stopę. Z wdechem unosimy się do wysokiego wykroku. I wydech, odkładamy dłonie. Przejdźcie do psa z głową w dole. Powoli. Połóżcie kolana i przejdźcie do leżenia na brzuchu. Dłonie zostają przy klatce piersiowej. Ściągamy barki i delikatnie otwieramy klatkę piersiową, wbijając jednocześnie kość łonową w matę. A
aktywny do brzucha i wzrok miękko przed siebie. Czyli głowa ani nie zwisa, ani nie zadzieramy. Delikatnie wszystko. Teraz z wydechem połóżcie sobie dłonie razem i odłóżcie czoło na dłoń. Rozluźnijcie plecy, rozluźnijcie pośladki. Będąc w tej pozycji, przypomnijcie sobie oddech z początku sekwencji. I spróbujcie z wdechem delikatnie rozluźnić brzuch i z wydechem zaktywizować, czyli delikatnie napiąć obszar pod pępkiem. I w ten sposób kilka razy w swoim tempie. I znowu, nie chodzi o to, żeby na siłę z wdechem wciskać brzuch w matę, tylko delikatnie poczuć, jak się rozszerza brzuch i dolne żebra. Poczujcie też oddech w plecach. I z wydechem troszkę aktywizujemy dół brzucha, mięśnie dna miednicy. I z wdechem znowu mięśnie dna miednicy i brzuch się rozluźniają. Dajcie sobie chwilę, żeby to poczuć. Nie musicie oddychać przesadnie głęboko. W swoim tempie naturalny oddech. Nie siłujemy się z oddechem. I jeszcze jeden spokojny wdech. I wydech. Teraz połóżcie przedramiona na macie. Ściągnijcie barki w dół, otwórzcie klatkę piersiową. Znowu aktywny dół brzucha, kość łonowa wciśnięta w matę. I powolutku. Przyciągamy dłonie do klatki piersiowej. Przechodzimy sobie do klęku. Jeszcze raz do psa z głową w dole. Z psa z głową w dole podejdźcie stopami do przodu, stopy ustawcie na szerokość bioder, kolana są zgięte. I teraz na chwileczkę kładziemy dłonie na łydkach albo na udach, tam gdzie potrzebujecie, żeby wyprostować plecy i wyprostować nogi jednocześnie. To może być w ogóle bardzo wysoko. I teraz z wydechem zginamy nogi w kolanach, rozluźniamy tułów, rozluźniamy głowę. Jeżeli macie przestrzeń w ciele, możecie sobie doprostować nogi, tak żeby to wszystko się działo z wydłużonymi plecami. Jeżeli natomiast czujecie napięcie w plecach, to spokojnie, kolana delikatnie zgięte, głowa rozluźniona. Możecie sobie zapleść ręce z tyłu, przenieść dłonie w stronę głowy. Łopatki delikatnie tutaj ściągamy do siebie. I powoli rozluźnijcie ręce, połóżcie lewą dłoń, lewa noga się mocniej zgina i skręcamy się w prawą stronę. Próbujemy doprostować prawą nogę i wydech, zmiana. Prawa noga zgięta, prawa ręka zostaje, wdech i wydech. Tu wróćcie do psa, połóżcie kolana. I teraz przechodzimy do leżenia na plecach. Połóżcie się wygodnie i przyciągnijcie delikatnie kolana, pobujajcie się lewo-prawo, tak żeby rozmasować odcinek lędźwiowy. Przyciągamy prawą nogę lewą, prostujemy na chwilę, odkładamy na matę. I prawą nogę delikatnie przenieście na lewą stronę, ręce szeroko. Możecie spojrzeć do góry albo jeszcze dodatkowo spojrzeć w prawo. Tu nie robimy na siłę tego skrętu. Prawy bark dąży do podłogi, ale też nie przyciskamy go na siłę. I powoli zmiana.
Wyprostujcie prawą nogę, przyciągnijcie lewą. Spokojny wdech. I z wydechem. Druga strona. Czyli lewe kolano na prawą stronę. I możemy spojrzeć sobie za lewą ręką. Powolutku. Wróćcie do centrum. Przyciągnięcie jeszcze raz oba kolana. I teraz połóżcie się w relaksie. Jeżeli macie jakieś napięcie w plecach, możecie sobie zostawić kolana zgięte i połączone w ten sposób. Albo wyprostować nogi, stopy niech sobie luźno opadną. Wnętrze dłoni odwróćcie do sufitu. Na sam koniec w swoim tempie zróbcie kilka oddechów w ten sposób, żeby wydech był troszeczkę dłuższy niż wdech. W swoim tempie nie narzucam tego, ponieważ każdy troszeczkę inaczej oddycha. Pamiętajcie tylko, żeby pozwolić z wdechem rozszerzyć się dolnym żebrom, rozluźnić się mięśniom dna miednicy i z wydechem delikatnie zaktywizować dół. Zróbmy jeden wspólny wdech. I wydech. I teraz już w swoim tempie kilka oddechów. Ostatni duży wdech, spokojny wydech. I teraz, jeżeli macie ochotę, możecie sobie jeszcze chwilę zostać tutaj. Niech oddech wróci do naturalnego rytmu, możecie go przez chwilę poobserwować. Zostańcie sobie tyle, ile potrzebujecie. Ja tymczasem dziękuję Wam za wspólną praktykę. Dajcie znać, jak Wam idzie z tym oddechem. Tak naprawdę, słuchajcie, to nie jest proste, żeby w ogóle poczuć, jak oddychamy. To zajmuje troszeczkę czasu, zanim poczujemy, zanim nauczymy się świadomie pracować. Także nie zniechęcajcie się, jeżeli wydaje Wam się, że nic nie czujecie. Czasami też może być tak, że jeżeli jesteśmy bardzo zestresowani, to z takiego dużego poziomu stresu trudno nam będzie wejść od razu w taką relaksacyjną, spokojną praktykę. Czyli na przykład leżenie i oddychanie. To może być za duży szok dla organizmu. Więc jeżeli czujecie, że tak może być w Waszym przypadku, to możecie na początku zrobić sobie jakąś dynamiczną sekwencję jogi, żeby troszeczkę zmęczyć ciało, żeby bardziej wyjść z głowy, która produkuje nam stres do ciała i dopiero po tej dynamicznej sekwencji spróbować takiej spokojniejszej, już typowo relaksacyjnej. Spróbujcie, może to jest dla Was droga. Dajcie znać, jak idzie i do zobaczenia.